miłości moc, miłości moc, miłości moc. Bo właśnie taką moc ma w sobie wiedźma. Ta, która ma wiedzę. To właśnie podążając za naszą wewnętrzną mądrością, za prawdą serca, zmieniamy świat. Wiedźma to słowo, które przyklejone do kobiety przemocą stanowi nie tyle ozdobę, co wręcz przekleństwo. Gdy natomiast kobieta nazwie siebie wiedźmą, z pełną świadomością i z pełną dumą, oznacza to, iż odnalazła w sobie dokładnie tę potęgę, dokładnie tę wiedzę, która pozwoliła każdej jej poprzedniczce ustanowić świat, dać życie, wykreować. Jesteśmy matkami wydarzenia, matkami wszystkich wydarzeń. Każda substancja na świecie uczy się od substancji kobiecej. Uczymy się od matki. Jesteśmy nauczeni, żeby od innej wody strukturyzować się, odpisywać lekcje, pobierać informacje. Jesteśmy nauczeni, iż jak i również energia tędy płynie, to od mądrzejszych, od bardziej doświadczonych, od tych, którzy zawierają to, co my chcemy zawierać, my się uczymy. Dlatego uczcie się od tych, którzy mają wiedzę. Uczcie się od tych, którzy mają odwagę nazwać siebie po imieniu. Uczcie się od tych, którzy spojrzą ze zrozumieniem i z miłosierdziem na wszystkich atakujących wokół, ponieważ wiedzą, iż długa droga przed nimi, zanim zrozumieją wspaniałość, którą żyje i którą przedstawia w świecie czyniący. Oto Dzień Wiedźmy. Wiedźmy i Wiedźmina. Dzień wiedzy upostaciowionej w mężczyźnie bądź w kobiecie. Oto dzień tych, którzy wybrali nie tyle naukę i nie tyle edukację, co którzy wybrali ścieżkę mądrości, którzy są gotowi porzucać swoich nauczycieli, gdy nauczyciele przestają ich uczyć, a zaczynają ściągać w tył. Tacy, którzy są podróżnikami życia i sami wybierają swoje wydarzenia. Oto dzień, w którym życzę Ci mocy, a przede wszystkim kontaktu z Twoją własną mocą. Moc to uświadomiona siła. Moc to Twoje własne rozpoznanie tego, jaką osobą jesteś, jaką substancją jesteś i Twoja decyzja, co z tym zrobisz. Twoja moc to Twoje wzięcie całego Twojego życia, całej historii, całego Twojego potencjału przyszłości również i zrobienie z tym tego, co w Twoim sercu jest prawdziwe i przy czym upierasz się całożyciowo. I życzę Ci, żeby Twoja rzeczywistość była pełna wspaniałych odkryć. Życzę Ci, ażeby Twoim najwspanialszym odkryciem było odkrycie siebie, bo wówczas, kiedy znasz siebie, kiedy jako kreator odkryłeś siebie jako kreację, tak patrzysz oczami wiedzącymi to na cały świat. I wiesz, że wielu z nas to po prostu praca w toku. Wielu mijających Ciebie ludzi na ulicy to procesy, które się nie domknęły, które jeszcze trwają, które być może potrzebują lat, ale wszyscy jesteśmy w ruchu. I wiedzący, wiedźmy, wiedźmini są na świecie, ażeby ten ruch regulować, ażeby pomagać tym, którzy się zgubili, odnaleźć kierunek, ażeby pokazywać, gdzie można połączyć się z nurtem i popłynąć wyżej, w górę życia. No i oczywiście, jako że sami odkryliśmy swoją moc, ażeby nauczyć każdego, kogo spotkamy, że uwaga, że ma swoją moc, a nie, że potrzebuje naszej. Kochani, wiedźmy, to przede wszystkim wolni ludzie. A tylko taki człowiek może nauczyć drugiego człowieka wolności. Bo wolności nie można dać, nie można również w żaden sposób ukraść. To człowiek decyduje za każdym razem, czy w warunkach, w których jest, dąży do wolności, czy też osadza się w nich i uznaje je swoimi. Każda wiedźma
prędzej czy później spotyka się z tematem wolności w sobie. Ode mnie dla Ciebie moje osobiste błogosławieństwo. Miej w tym najwspanialsze wsparcie całego Wszechświata. Oto Wiedźmie życzenia ode mnie dla Ciebie. Pamiętaj o tym, że Wszechświat zawsze mówi tak. Dlatego też wysyłaj swoje prośby do Wszechświata i swoje kierunki do Wszechświata w taki sposób, by tak krzyknięte przez cztery ziemskie żywioły i boskie światło było odpowiedzią, którą pragniesz żyć. A te wspaniałe kwiaty otrzymane ode mnie od jednej wspaniałej wiedźmy dzielę dzisiaj z Tobą i niech również otrzymasz ich wspaniałość. Miłości moc, miłości moc, miłości moc.